Cześć, z tej strony Szymon Zduńczyk. Jesteśmy w tej chwili w nietypowym miejscu, mniej więcej 50 metrów powyżej ziemi, na takim młynie tutaj. Jeżeli fotografujesz dzieci, jeżeli fotografujesz swoje dziecko, to musisz pamiętać o jednej rzeczy, żeby swojego modela odpowiednio motywować i stopniować oczywiście też motywację. Parę dni temu nagrywałem materiał próbny na plener, na warsztaty pod tytułem Stylizacja dziecięca i Franek przez 5 godzin, no może nie przez 5 godzin, ale przez dłuższy czas pozował przy tej sesji próbnej. I to była próba przed właśnie warsztatami plenerowymi. Można powiedzieć, że postarał się, spisał się dobrze, no i w nagrodę dzisiaj wybraliśmy się właśnie na ten młyn. Więc musisz zaplanować sobie właśnie te motywatory, począwszy od jakichś słodkości, od jakichś cukierków powiedzmy, po jakieś większe właśnie nagrody typu właśnie wyjście gdzieś w jakieś ciekawe miejsce, jakąś wycieczkę czy cokolwiek innego. I pamiętaj również o tym, że dla dziecka pozowanie to jest strata czasu. Dziecko woli się bawić, robić wiele innych rzeczy, wszystko tylko nie pozować. Dla niego to jest po prostu strata czasu. Więc wiedząc to, możesz wczuć się w rolę dziecka i wiedzieć, jak odpowiednio do tego podejść. Musisz wiedzieć też, ile twoje dziecko wytrzyma czasu. Może to być 10 sekund, może być to pół minuty, może to być minuta albo 10 minut. Franek akurat jest tutaj wprawiony w pozowanie i wytrzymuje no, do pół godziny bez kręcenia się i bez narzekania. Natomiast samemu musisz wiedzieć, ile dziecko wytrzyma i w jaki sposób po tym czasie musisz go nagrodzić, jaką nagrodą taką krótkoterminową nazwijmy, a później jaką nagrodą długoterminową. I w zasadzie to wszystko, więc zapraszam Ciebie serdecznie na warsztaty stylizacji dziecięcej, gdzie powiem więcej właśnie o tym, jak organizować czas dziecka, jak fotografować, żeby to była przyjemność i dla Ciebie, i dla niego. No i o tym, jak właśnie motywować, jak nagradzać dziecko. To wszystko z mojej strony. Franek, pomachaj widzom. Trzymajcie się, do zobaczenia na plenerach. Gdańsk, Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Tymczasem.